Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power i witam was w kolejnym odcinku Mirror's Edge. W ostatnim odcinku działo się co nieco się podziało, co nieco się nie podziało. Dobra, tędy chyba nie przeskoczę. W każdym razie było dużo walki, to jest wysokie napięcie. Jak ja to mam przeskoczyć teraz w tym momencie? Halo. Było dużo walki, było dużo zgonów. W szczególności moich. Czekajcie, myślę, jak to przeskoczyć. Czy tutaj też jest wysokie napięcie? Gdzie mam wyłączyć zasilanie? Tu jest, kurwa, zasilanie. Świetnie. Czy ja potem wejdę? Nope. Gdzie chciałem tu na górę i tam się przesmyrgać, ale chyba to mi nie wyjdzie w taki sposób. No nie. Tu na górę nie wejdę, tutaj chyba nie przebiegnę. O, dobra, prąd nie jebie mocno. Ej, no co ja mam zrobić? Halo? No dobra, mogę tam wszystko. A, dobra. Nie, myślałem, bo tutaj wiecie, to jest pod napięciem, to jest oparte o to, to jest wygląda jak metalowe. Myślałem, że to jest ten teges, nie? Okej. Tutaj ewidentnie podkurczenie nóg było potrzebne. A tu nie wyskoczyłem. Czy wyskoczyłem, ale za późno. Ej, no serio, znowu mam przeskoczyć. Tak, oczywiście kolega Szczurek sobie z nami biega. Nie, to jest chyba jakiś przyjaciel Faith czy coś. Czy on w jakiś sposób może wyznacza też kierunek, wiecie, gdzie my mamy biec. Okej. Okay. Obrażenia lub śmierć, uwaga, wysokie napięcie. To już powinno być wyłączone, nie? Tak jest. Dobra, gdzie mam teraz biec? Tam na górę. Dobra, tu jest ten taboret. Czy tam inny kozioł. O Jezu, ona się czasami naprawdę tak się łapie w tak. Tak, że wygląda, jakby się miała zaraz spierdolić, że tak powiem. Krótko. Tutaj druty kolczaste, kurwa, pomocy. Gros, zastanów się, gdzie ty mnie prowadzisz. Nie ma tu żadnej teczuchy, może jakąś zbiorę, bo... O, leży, no kurwa. Tak coś myślałem, że gdzieś tu będzie jakaś teczka. To mi wyglądało na takie miejsce na teczkę. Dobra, YOLO. Na szczęście udało mi się wylądować. Kiedy zapomniałem, że czasami jest to strasznie ciemno, to przynajmniej latarka nie jest potrzebna. Wyżej. Tu, tam. Tak wygląda, jakbym tędy dał radę sobie, wiecie, wchopsać tam, nie? Tak jest. Tak jakby były jakby dwa wejścia, czy mi się wydaje? Nie, tu sam. A, dobra. No tam było, wiecie, drugie takie wejście jakby, tylko po schodach. No, fejt. A dobra, no tam chyba musi spaść sobie, bo... A, widzicie, tu drzwi były zamknięte. Dobra, tu nie wejdę. Teraz muszę sobie, wiecie, znaleźć, kurwa, drogę pewnie. Jak nic tu na górę, tylko ono nie chce doskoczyć. Pewnie trzeba wbiec po ścianie. O, pięknie. Beautiful wręcz. Wow, tam jest lążek. Doskoczysz? Nie doskoczysz.
Dobra. Jeszcze raz. Zastanówmy się, jakby to zrobić. Tutaj mam taki kurwa. Dom. Pięknie. Dobra, taki, tam był taki kawałek, żeby się rozwiózł, bo potem byłoby ciężko chyba. Dobrze, że się tej belki chociaż złapałaś. Normalnie nie wiem. Jakbym tam spadł, to bym musiał wszystko powtarzać, a tego byśmy nie chcieli. Dobra, tutaj co tu mamy? Drabinę. Myślałem, że po tych rurkach będę musiał brykać. Ale nie. Ale nie. Znaczy, pasowałoby na to wskoczyć, żeby przeskoczyć sobie tam. Normalnie czasami ja myślę, że ona się nie złapie, no. Poleci w dół jak kamień. Dobra, to są jakieś ruły. Dobra, może nie do końca chciałem spaść. No tu chyba kurwa, co ja tutaj zrobię? Nic tu nie zrobię teraz. Jest tak, jakbym musiał sobie. Czy ja tu utknąłem? Ej, na to wychodzi. Tu nie otworzę sobie żadnych drzwi. Nie, one nie są na czerwono. Ej, tyle by się świeciło na czerwono. Ja byłem w błędzie. Gra mnie wychujała. I co mam teraz zrobić? Da się wywołać szybką śmierć? Nie wiem, tu jest wznowienie gry, opcje, wyjście. O, god damn it, no. Co ja mam teraz zrobić? Te rury się na czerwono świeciły, a tu chciałem sobie na nie wskoczyć, a nie mogę się ich złapać. Dlaczego? Nie, no tu nic tu nie zrobię. Halo? Puk, puk. Jest tam kto? A co na prawym? A, dobra, bo tym się rozbraja. A nie, dobra, tu jest przejście. Nie, już myślałem, że tu ugrzązłem na dobre. Nie mówię, nie wyjdę, kurwa, nie wyjdę. A jednak. A tu jest dla bajna i można sobie wrócić chyba. A coś mnie jebie, coś mnie zajebało, coś powinienem wyłączyć. Ale jak miło, że nas w tej pozycji wyrzuca, co? Normalnie, świetne. Tam był się jakiś gaz, tu jest jakiś zawór. A widzicie, jaki schowany. Ja się nie dziwię, że go nie zauważyłem, się nie rozglądałem w ogóle. Gaz mnie zajebał. Czy nie wiem, czy to gaz, czy to jakiś azot, czy kurwa chuj wie, inna para wodna. Ale najwidoczniej główna bohaterka nie lubi tego typu rzeczy. Jest na nie mniej odporna niż na pociski, których przyjmuje czasami sporo. Czy to nie była ta nasza ta koleżanka? No, ja muszę zapytać. Kurwa mać. Kurwa mać! Chciałem wejść tam. Gro. Dobra, aha. Tu mamy to. O, kurwa, spadłem. Okej. Okay. Ja tak wnioskuję, że muszę po tych schodkach przejść, ale no oczywiście to nasze super flow nam o tym też powie, jak sobie wciśniemy. Wow! Ujebany, jak nas chmajtnął. Czy mam z nim walczyć? On ma rurkę, to nie fair.
Pigo! Nie wiem, cokolwiek. Jezu, jak on... Aha, dobra, to jak tu go nie rozbroję, to dupa po mnie. Nie pamiętam, jak się... Wait a second. Jak się włączało to spowolnienie pomocy. Ruch do przodu, do góry, w dół, chód, obracanie, no fajnie. A, R, okej. Okej, spoko loko. Dobra, to możemy pominąć chyba. A, tego się nie da pominąć. Czy on nami musi tak miotać i będziemy to oglądać pewnie kilka razy. Ja już to wam mówię, bo ja mi się to nie uda zrobić za żadnym skarbem. Tak od razu. No i za późno wcisnąłem. Nie. A tak z takiego wysoka. I znowu, again. Jeszcze tego nie można pominąć, no. Tylko zapali się na czerwono, naciśnij prawy przycisk myszy. Power, pamiętaj o tym, pamiętaj. Tylko zapali się na czerwono, ta gasa rurka. Naciśnij prawy przycisk myszy. A to jest tak krótki moment. O, udało się. Nice. Nie wiem, coś mam tapać. O, spadł. Lepiej mów szybko, bo widzę, jak pocą ci się ręce. Wystawiłeś Kay Connors, prawda? Tę policjantkę? Tak. To miał być Brina, prawda? Nie wchodzę w politykę. Kto zabił chłopa? Nie! Ja zatrudniłem... Kto? Profesjonalistę. Spotkanie mam jutro, o 2:00. Atrium w galerii handlowej. Poznasz mi! Po co widziałeś się z Milem? O, ktoś był szybszy. Ktoś strzela. Mają rowery. Co jest? Niebiescy zaraz padną na waszą kreskę. Wjeżdżaj, Fejf. Aha, ucieczka. Świetnie. Tego mi było jeszcze trzeba, żeby teraz sobie pospierdalać tak po prostu. No, wczytywanie poziomu. O kurwa, takie długie. Gdzie to mi każe biec? Tutaj? Tu nic nie ma, gro. Wychujałaś mnie znowu. Nie kochasz mnie wcale. Nie chcesz tego spowolnienia. Halo! Wyłączę się. Jezu, ten z tej strzelby kurwa wali jak głupi. Ej, no bez kitu. Ja mam biec gdzieś tutaj, ale już mnie zajebali, także... Poczekajcie chwilę. Okej, kurwa, pierwsza 34, ludzie dalej do mnie dzwonią. Czy oni, kurwa, nie mają życia, czy co? Dobra. Gdzie ja to mam biec? To mi gdzieś tu pokazuje, ale... Nie! Dobra, teraz to ma sens. Guzik. Oho, dlaczego na dół, nie na górę? Ja chcę na dach. Zepsuta winda. Pomocy. Fej, ty się podnoś i ty spierdalaj, tylko jeszcze kurwa nie wiem gdzie. O, szyb wentylacyjny, jak miło. Tędy? Nie, to mi gdzieś pokazuje tak jakby tam na górę, czyli muszę jednak po tej rurze chyba przechopsać. Dobra, Boże, Fate, ty się czasami naprawdę tak łapiesz. Ale jak ja to mam teraz? Okej, dobra, ogarnąłem w miarę. Mogłoby mi się to nie udać, jak znam swoje życie, szczęście i w ogóle.
Dobra, czyli że gdzie mam biec? Moje flow mi nic nie mówi. Halo. Aha. Tu jakoś tam się muszę wbić, ale jak? Łatwiej to chyba tędy, nie? Dobra. Niżej? Ale moje flow mi nic nie mówi. Nie ma. Sami się odcięliście teraz, frajerzy. Dobra. Jestem w kropce. Aha, mogę sobie nacisnąć guzik i to mi się otworzy, co? To miło całkiem z ich strony. Spoko. O, no, no, o to mi się rozchodziło. Dobra, biegniemy. Będziemy się w miarę starali też strzelać mniej więcej. Dobra, bierzemy karabajna. Nie będą tu do mnie kurwa szyli z kurwi bąki. No niestety, czasami kurwa trzeba się wybrać w radykalne rozwiązania. Ja sobie wyjebałem broń. Świetnie, świetnie, Power, świetnie, po prostu świetnie. Został jeden bąbel, który do ciebie strzela, a ty broń wyrzucasz. Kurwa, gin frajerze, pasztecie zajebany. No dobra, postaram się, o ile mnie jakiś pociąg nie pierdolnie. Dobra, tu widzę po tej belce chyba będę mógł sobie gdzieś wyżej wskoczyć. Co, będę biegał nad pociągami? Okej, dobra. Najwidoczniej może nie nad pociągami, ale... Dobra, jakoś to wyszło. God donut. Nie, mam nadzieję, że mam biec gdzieś tutaj. Kurwa, klucz w biurze, seriously? Tam mam wejść, ale jak? Seriously? Bo nie wiem. Nie wiem, że oni mi tu przyjdą. O, wait a second. Tu jest to, czyli trzeba zrobić tak. Okej, dobra, ogar. Mam biec gdzieś tam, co? Emergency. A, dobra. Awaryjne otwieranie drzwi, co? No spoko. Wow, 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 wow. Dobra, biegniemy. Ja! Pomocy. Mam biec dalej. Spoko loko. Strzelają do mnie. I need a help. Nie wiem, tak wnioskuję, że... Gdzie? Akurat nie, tu nie chciałem być. To strasznie nie chciałem. Ale no niestety muszę tu być. Milcz, kurwa, człowieku. Teraz jak mnie pociąg pierdolnie. Dobra, tam trzeba chwilę jednak przeczekać. Strasznie często tu metro jeździ. Na, 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 na.
Dobra, teraz mnie tak nie widzą bardzo. Biegnij, wejdź szybko, 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 szybko. A! O Boże, dobra. YOLO! Czy to mnie aby jakoś nie wychujało? Może nie. Nie wiem, to są jakieś kurwa wentylatory, co? Jest jakaś lina. Nie, tu jest to, dobra, to tam muszę chyba wleźć na górę. A jak? Nie wiem, to mi każe iść gdzieś tam ogólnie, ale. Wait a second, czy ja tędy wejdę wyżej? Tak, kurwa. Rozkmina nad rozkminy. Normalnie masakracja. Co teraz? Jest jakiś wyłącznik. Może ja przebiegnę po ścianie? No, już się tego domyśliłem, bro. Dobra, akurat tak nie chciałem, bo jak one mi się zaraz włączą, to się wkurwię. Też może tak nie będzie. Niestety tak jest, czyli muszę tutaj po ścianie z powrotem pobiegać. No wtedy mi ten coś mi tu nie pykło po prostu, no. Żeby mi się tylko nie włączyły. To będzie luzik. Na pociąg? Patrzcie, że się udało za pierwszym razem. Nie wiem, staram się, wiecie, podejść do przodu jak najbliżej. Nie wiem, czy tu nie będzie jakiś tych. O właśnie, wentylatory, pomocy. Dobra, tak trzymaj się w miarę środka, Paweł. Trzymaj się w miarę środka. Tylko lekkie uniki. Lewo, prawo. Przeskocz na drugi pociąg. Patrzcie, nawet zrobiłem to w miarę bezboleśnie. Okej. Boże, tam było lewo, prawo, tu jest góra, dół, jeszcze gorzej. Jezu, aż ja się uchylam normalnie, jak widzę, jak to przelatuje nade mną. Pomocy. No seriously? No, kurwa, udało się. Czy on tu się rozjebało coś? Nie wiem. Jezus Maria, Boże, co za sekwencja. Do jego mieszkania. No coś
proponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście z ulicy. Niewiele więcej mi zostało. To, co teraz robisz, to najszybsza droga do grobu. Wrobili w to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej to winny. Przetrwam. Tym się przecież zajmujemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też trochę pożyć. Pójdziesz ze mną jutro? Przydałaby mi się pomóc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. Mówi, że za dużo się obijam. Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą do mnie strzelać. Ruszaj. Ej, ta Fate wpierdala się w najgorsze kocopoły, no. Uważaj na siebie. Galeria handlowa nie ujdzie jedna wprost, ale uważaj, niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Callahan, więc pełno jest blokad. Spoko, loko, damy radę. Spierdolaliśmy przed pociągami, także nieźle. Dobra, mamy rurkę. Jeżeli będzie mnie trochę słabo słychać w tym odcinku, to wybaczcie, ale nie włączyłem autodaka. Znaczy włączyłem, ale go nie wystartowałem, także mogę być trochę cicho co do gry, a to no, musiałem coś po prostu spierdolić, jak zawsze to ja, nie? Także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.